Co się ubierasz na dzisiejszy bal? To niespodzianka. Jaka niespodzianka? Pewnie znowu w tą dżinsową spódnicę. A może nie? Ty na pewno przyjdziesz w dżinsach. Może powiesz, że nie umiem się ubierać, że nie mam gustu, co? Powiem tylko, że już od paru minut trwa program. Co? Trwa program? Witamy w tęczowym. Na początku zapraszamy na muzyczną bajeczkę. W roli czarodzieja wystąpi Krzysztof Tyniec. Co za los? Zimowy los. Śnieg napadał mi na nos. O, sople mam na kapeluszu i bałwanki zamiast uszu. A co ja plotę? Jakie tam znowu bałwanki? Mam po prostu uszy i tyle. Tak. Tak, ale jakie takie czarodziejskie uszy. Tak. Czarodziejskie. O. I tak chodzę? Szukam tutaj, zajrzę. O, tam postukam. Patrzcie, ktoś się skrada. Śnieg na nos mu z góry pada. Sople ma na kapeluszu. I wiatr wieje mu do uszu. To przecież nasz znajomy czarodziej i jego czarodziejskie uszy. Może ma dla nas w kieszeni jakąś zimową bajkę? Chodźcie. Zaraz go zapytamy. Panie czarodzieju! Cicho, ani słowa, bo zaraz mi spuchnie głowa. Ale panie czarodzieju, tak. Czy ma pan dzisiaj dla nas jakąś nową zimową bajkę? Ojej, co za dzieciaki, ciągle czegoś chcecie. Marzną krzaki, marzną drzewa, a wam bajki się zachciewa. No, ale jak dobrze poszukamy i w drzewo postukamy, to może znajdziemy bajkę. A może i dwie? Jedną bajkę albo dwie. Kto to wie, a kto to wie? Jedną bajkę albo dwie. O, mam. Znalazłem zupełnie sam. Och, jaki wiatr wspaniały, cały srebrzysto-biały. Ale przecież pan nie szuka żadnego wianka, tylko bajki. No i co z tego, że nie szukałem, ale go znalazłem, nie? No, i zaraz go przybierze. Poproszę o lusterko. O, jakie lustro zimowe. Całe, calutkie, lodowe. Przepraszam, teraz ja. O. Jak wspaniale wyglądam. Może troszeczkę zimno mi w głowę, ale czegóż się nie robi dla elegancji. O. Zwłaszcza dla zimowej elegancji. Właśnie. Cóż za cudowny wianek. Wyglądam w nim jak... Bałwanek. Yeah.
co objaśnię zimę. Nie chcę udawać bałwanka. Wolę pojeździć na sankach. Zaraz, zaraz, spokojnie. Zaraz panu pomożemy. Zaraz pana odczarujemy. Czary mary, czary mary, czary mary. Ale to wcale nie pomaga. Ale to wcale nie pomaga. Ojej, to nie przelewki. Słuchajcie, a może odczarujemy go przy pomocy piosenki? Tak, tak, piosenki i to koniecznie zimowej. Najlepiej tej o sworkach, które miały dzwonki na czapkach, na ogonach i łapkach. Niosły bombki i świeczki, w sercach miały dzwoneczki. Proszę, spójrzcie tylko, bałwankiem byłem przed chwilką, nawet nos z marchewki miałem, ale się raz, dwa, trzy, co? Odczarowałem. Jak to odczarował się pan? To przecież my panu odczarowałyśmy. Ach, Joasiu, nie będziemy się kłócić, kto tutaj lepiej czaruje, prawda? Pewnie, że nie. Lepiej plećmy już te nasze lodowe wianuszki i chodźmy w nich na zimowy bal. Lodowe gałązki, lodowe kwiatuszki, pleciemy z nich srebrne zimowe wianuszki. Pleciemy, pleciemy wianuszki i wianki, a pleść nas uczyły wesołe bałwanki.
Ciekawe, w co dziś jest ubrana Agata. Na pewno ją zaskoczę. Jejku, jak dziś wspaniale jesteś ubrana. Ty też nieźle. Ciekawe, czy umiesz tańczyć. Dlaczego miałbym nie umieć? Siostra mnie nauczyła. To popatrz, jak tańczą pary. Jive, najbardziej dynamiczny taniec karnawału. Klasycznego karnawału. Taki karnawał można zobaczyć tylko w Brazylii. Znanym tańcem brazylijskim jest lambada. Opocowy, karnawał opocowy, super zabawa, bo taniec jest bardzo zdrowy. Owoce się nie kłócą, lecz śmieją się po koło. Jest tam weselej niż w naszym polskim zoo. Karnawał owocowy, super zabawa, bo taniec jest bardzo zdrowy. Owoce się nie kłócą, lecz śmieją się wokoło. Pałaszuj owoce, a będzie ci wesoło. Owocowy, karnawał owocowy. Kierączki w górze, heja!
kończymy na trzy, a ty ciągle podrygujesz. A podrygujesz? To ty wciąż nie możesz złapać równowagi i w dodatku depczesz mi po palcach. Zobaczymy, jak tańczysz tango. Przypatrz się uważnie, jak należy tańczyć walca, a zwłaszcza dziewczynom, jak leciutko tańczą. Zacznijmy troszeczkę. Ty to masz wytrzymałość, przecież padniesz na baru. Może będę miał lepszą partnerkę i tak się nie zmęczę. A jeśli trafisz na gorszą, do domu odwiozą cię karetką. Mówiłam ci, więcej sportu, mniej czekolady. Dobrze już, dobrze. Obejrzyjmy teraz, jak można tańczyć rock'n'rolla. Rodzajów tańca jest taniec ludowy, taniec tak zwany modern jazz, jest taniec klasyczny, latynoamerykański, balet. Nie wymiguj się, mówiłeś, że umiesz tańczyć tango. Każdy typ tańca wymaga różnych umiejętności, wielu lat pracy i treningu. A ty nawet nie umiesz tańczyć tanga. Nie liczy się tylko umiejętność, ale także wyczucie, wrażliwość na muzykę, rytm. Co z tym tangiem? Popatrz najpierw, jak różnorodny może być taniec. Thank you.
Bardzo modny taniec. Tańczy się go ostatnio w dyskotekach i na prywatkach. Jest to rap i inne tańce dyskotekowe. Tańczy się go bardzo łatwo. Popatrzcie razem z nami, jak można go zatańczyć. Warkocz mi się nie podoba, bo już jestem duża. Chodzę sobie do dyskotek, gdy mnie siostra wkurza. Na parkiecie tańczę rapa, w tym jestem najlepsza. Dają przodu, wszyscy klaszczą, brak mi już powietrza. Ja kocham rapa, nie jestem gapa. Mogę tańczyć całą noc, potem cały dzień. Ja kocham rapa, za szkołą klapa. I uwierzcie mi, ja czuję ten rytm. Podoba, bo za dużo truje. Siostra słucha rock'n'rolla, a ja rapa czuję. Brudnych garów nie umyję, bo mi to nie leży. Jestem gwiazdą w rapowaniu, a nie od talerzy. Ja kocham rap. Nie jestem gapa, mogę tańczyć całą noc, potem cały dzień. Ja kocham rapa, ze szkołą klapa. I uwierzcie mi, ja czuję ten rytm. Ja kocham rapa, ja kocham rapa. Ja czuję ten rytm. Ja kocham rapa, ja kocham rapa. Ja czuję ten. Ja czuję ten rytm. Ja kocham rapa, ja kocham rapa. Ja kocham rapa, nie jestem gapa. Mogę tańczyć całą noc, potem cały dzień. Ja kocham rapa, ze szkołą klapa. I uwierzcie mi, ja czuję ten rytm. Ja kocham rapa, ja kocham rapa.
Odpocząłeś już? Tak. No to co z tym tangiem? Chcesz tanga? Proszę bardzo. Muzykę proszę. Ostatnia niedziela karnawału. Oczywiście to nie znaczy, że nie będzie naszego programu. Będzie jak zwykle o tej samej porze. My dziś idziemy jeszcze na bal, więc trochę poćwiczyliśmy. Wam też radzimy, bo to nie tylko przyjemne, ale także i zdrowo poruszać się trochę. Tylko znajdźcie sobie dobrą partnerkę. Tańczyć ze złą, tak zrobić ogromne drzewo. A ja wam radzę, nie sądźcie po pozorach. Chłopak może wyglądać, że umie tańczyć, a tymczasem wrócicie do domu tak skopane, jakbyście grały w piłkę nożną. Ale na bal idziemy razem, jako para. Bo lubimy się ze sobą męczyć. A was zapraszam za tydzień. Oglądajcie nas. Cześć! Para nie do pary. Tonight.